Chrupiąca, przypieczona skórka i soczyste mięso. Przepyszny, miodowo-czosnkowy kurczak. Lekko pikantny, a zarazem słodki. Fantastyczne połączenie smaków. Listę składników i opis przygotowania znajdziecie na talerzpokus.tv. Pałki kurczaka niezbyt głęboko nacinam nożem. Do miseczki wciskam czosnek. Wlewam oliwę i sos sojowy. Dodaję też słodką paprykę i miód. Mieszam. Na końcu dodaję też trochę soli. Kurczaka nacieram dokładnie marynatą, także w nacięciach. Mięso układam w naczyniu żaroodpornym i odstawiam na 3-4 godziny do lodówki. Po tym czasie kurczaka piekę w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 stopni przez około 40 minut. W trakcie pieczenia kilka razy polewam go sosem, a w połowie obracam na drugą stronę. Zawsze czekam, aż skórka lekko się przypiecze. Przygotowanie jest bardzo proste, a efekt? Palce lizać. Po inne wypróbowane przepisy zapraszam do siebie na talerzpokus.tv.